poniedziałek w nocy na parkingu w centrum miasta sokulscy policjanci zauważyli grupę osób, która zakłócała ciszę nocną. Podczas kontroli, jak się później okazało, jeden z mężczyzn miał przy sobie woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego oraz szklaną lufkę z suszem. W trakcie dalszych czynności w samochodzie 22-latka mundurowi znaleźli kolejne narkotyki. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to marihuana i amfetamina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 3.